Dobrze, panowie widzą e, prezentację moją? Tak. Dobrze. Ja pokazuję na razie to, co było zeszłym razem, bo chcę szybko, szybko przypomnieć i potem przejdziemy do nowych rzeczy. E, więc e, przypominam, że zdefiniowaliśmy e, dziedziny e, naszych danych. To jest ważna decyzja procesie projektowania języka i zdefiniowaliśmy dane liczb będące liczbami całkowitymi, zmiennoprzecinkowymi, wartości bulowskie, słowa. Te cztery dziedziny stanowią dane proste, któreśmy objęli jednym, jedną nazwą. No i potem są dane strukturalne, to są listy, skończone być może puste ciągi dowolnych danych. Tablice to są funkcje skończone z liczb całkowitych do danych. Rekordy to są funkcje skończone z identyfikatorów do danych. No i dane to są albo dane proste, albo listy, albo tablice, albo rekordy. I tutaj mamy do czynienia z rekursją dziedzinową, ale ta rekursja jest legalna. To znaczy ten nasz układ równań ma rozwiązanie, ponieważ. Funkcje tworzenia, tworzenia ciągów skończonych, tworzenia funkcji skończonych i sumowania dziedzin to są wszystko funkcje ciągłe, w związku z czym ten układ równań ma rozwiązania. Też mówiłem, że te dziedziny są zdefiniowane z takim dużym nadmiarem, bo dzięki temu ich definicje są, są proste. Więc na przykład tutaj są listy dowolnych danych, czy mogą być dane różnych rodzajów na, na jednej liście. To zostanie w przyszłości wykluczone poprzez konstruktory list, ale na razie, gdybyśmy chcieli to już wykluczyć na tym poziomie, to definicja tych list byłaby była niepotrzebnie skomplikowana, a potem i tak te konstruktory muszą to ograniczać. Więc to jest taka, można powiedzieć, stała. Stałe zjawisko w modelach denotacyjnych, że dziedziny się zwykle definiuje jako takie nadzbiory przyszłych dziedzin osiągalnych, czyli tych, które są konstruowalne w języku. No, zdefiniowaliśmy sobie też pojęcie operacji pierwotnej i operacji pochodzącej z platformy implementacyjnej, i przyjęliśmy, że te, te operacje które nam daje jakaś platforma implementacyjna, one nam będą służyły do zaimplementowania operacji pierwotnych, ale w taki sposób, że dla każdej takiej operacji pierwotnej określimy pewien test wiarygodności. To jest taki predykat stosowany do argumentów tej przyszłej operacji pierwotnej, który decyduje o tym, czy operacja Pochodząca z platformy implementacyjnej, da właściwy wynik. Bo na przykład no, w wielu przypadkach jest tak, że, 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 że operacje arytmetyczne na tej platformie one są wykonane, wykonywane jakoś modulo, jakaś graniczna wartość. W związku z czym, jeżeli dodamy dwie liczby, których suma nie mieściłaby się, w określonym przedziale no to yy, nie pojawi się komunikat błędu, tylko pojawi się jakaś liczba nie będąca tą sumą. Yy, więc dlatego zakładamy, że dla każdego takiego, takiej operacji z platformy budujemy i później operacji yy, tej pierwotnej, bo, bo tutaj odpowiednio jest jeden do jednego, budujemy taki właśnie test wiarygodności, który nam wyklucza ten obszar, gdzie nasza operacja. Platformy implementacyjnej byłaby niewiarygodna, dawałaby nieprawidłowy wynik. No i określiliśmy sobie pewne operacje pierwotne, najpierw określając ich sygnatory. Tutaj mamy operacje zeroargumentowe. To są w zasadzie takie schematy operacji, czy tak, czy takie metaoperacje. Tą operacją zeroargumentową to jest zastosowanie tego meta. Operatora do identyfikatora, w wyniku czego otrzymujemy generator tego, inter, tego, tego konstruktor tego identyfikatora. Prawda jest tutaj dla każdego identyfikatora, dla każdej wartości bulowskiej mamy taką konstrukcję. No i dla każdej liczby całkowitej, liczby rzeczywistej i słowa, być może ograniczono do jakiegoś podzbioru tych liczb i słów, które hmm, pozwolimy wpisywać z, z klawiatury, to znaczy, które będą się mogły pojawiać w składni programów. Niekoniecznie wszystkie, które można wygenerować w pamięci, muszą być zapisywalne w składni. Dla każdej dziedziny wprowadzamy też taką dziedzinę plus... Dla każdej dziedziny wprowadzamy dziedzinę plus... Pewną uniwersalną dziedzinę błędów. Błędy matematycznie rzecz biorąc mogą być czymkolwiek, ale w naszym przypadku będą to po prostu słowa, które opisują źródło błędu i często miejsce błędu. No i tutaj mamy kolejne przykłady takich konstruktorów. Tych pierwotnych konstruktorów, czyli konstruktorów danych już operujących również na, na błędach, tak no tu, tutaj właśnie mamy przykłady, przykłady zastosowania tej operacji uwiarygadniania. zanim utworzymy tablicę jednoelementową. To sprawdzamy, czy budowanie tablicy gdzieś tam, właśnie na poziomie sprzętowej, jest dla, dla, dla tej danej, bo mamy utworzyć tablicę jednoelementową i tym jedynym elementem jest ta dana, ale ta dana może być za duża do tworzenia tablicy albo w ogóle może być tego rodzaju, że, że tablicy nie można stworzyć. No to właśnie do tego służy ten, ten, ten predykat. Wiarygodności, który jest, tak jak napisałem tutaj, zależny od implementacji. No, i doszliśmy do tego miejsca, w którym zdefiniowaliśmy pojęcie wartości. Wobec tego ja przechodzę już na pełen ekran. Mamy pełen ekran. I teraz tak, zdefiniowaliśmy wartość jako taką parę składającą się z danej i typu. Przy czym te wartości osiągalne, czyli te, które będą generowane programem, programami czy wyrażeniami, będą, będą takie, że ta dana będzie tego typu. A co to znaczy, to o tym za chwilę powiem. Najpierw muszę zdefiniować, e, czym są typy. E, typy. To będą pary składające się z korpusu i jarzma. Korpus opisuje strukturę danej, a jarzmo opisuje takie te własności danej, które się nie da opisać poprzez strukturę korpusu. No i wprowadzamy jeszcze pojęcie kompozytu, ponieważ jarzma to właśnie te predykaty, one będą działały nie na danych, tylko będą czy oceniały, prawda? Diazma to będą predykat nie na danych, tylko na kompozytach, czy będą brały również pod uwagę typ. A więc to jest struktura danych, a to są te inne własności. To jest przykład korpusu typu rekordowego. W tym re korpusie określamy, że ten typ rekordowy ma trzy identyfikatory, które są atrybutami. No i że każdy z tych identyfikatorów jest odpowiedniego typu. Natomiast kompozyt to może być tego typu predykat, który będzie mówił, że wartość, suma wartości tych dwóch identyfikatorów ma być nie większa od 7000 tysięcy, albo że jakiś identyfikator ma być typu mały mała liczba całkowita. To są takie typowe warunki, które się pojawiają w SQL-u i prawdę mówiąc po to ja wprowadziłem te jarzma, żeby ten model obejmował również SQL. Model SQL-u jest opisany w książce, ale na wykładzie pewno do niego nie zdołamy dotrzeć. Ale mi, potem zacząłem tak, przyszło mi do głowy, że te jarzma mogą być przydatne i w innych sytuacjach programistycznych, niekoniecznie przy bazach danych. No, i teraz, jaką rolę będą grały wartości w naszym modelu? Wyrażenia danologiczne, bo będą i typologiczne. Wyrażenia danologiczne będą się wyliczały do, do wartości. Wartości będą przechowywane w pamięci, przypisywane identyfikatorom, czyli zmiennym. Natomiast typy będą czy może wyrażenia typologiczne będą się wyliczały do typów i typy też będzie można przechowywać w pamięci w celu, z typu, w celu no, umożliwienia budowania typów złożonych z typów prostych. Te nasze typy mają taką rekurencyjną dziedzina typów. Jak zobaczymy, ma, ma, będzie miała rekurencyjną strukturę. Jak panowie macie pytania, to oczywiście pytajcie od razu. To w sumie mi się tutaj y, właśnie pytanie pojawiło, y, czy y, jakby, dlaczego w sumie chcemy przechowywać typy w pamięci, jeżeli język ma być statycznie typowany? To jakby nie wystarczy nam na etapie kompilacji te typy sprawdzić i potem. Y, właściwie ja no, w pamięci typowany. chcemy je przechowywać po to, y, żebyśmy mogli się odwoływać do typów już zdefiniowanych, definiując typy nowe. I tutaj mówimy o ja sobie tutaj coś zacząłem grzebać przy moim, nie wiem, czy Pana słyszy. Ja tu, tutaj mówimy o narzędziach, które dajemy do ręki programiście. No i chcemy, żeby programista mógł sobie zdefiniować jakiś typ, a potem zdefiniować listę, których elementy są tego typu, a potem zdefiniować rekord, którego elementy są listami tego typu i tak dalej. Żeby nie musiał całego typu wypisywać od razu, tylko żeby mógł to robić tak strukturalnie. Aha, okej, okay, dobra. To nie bo mi chodziło chyba o jakby w innym już etapie, jakby na etapie powiedzmy, kompilowania programu na przykład, ale to oczywiście w momencie. Tak, ale my się tu w ogóle nie zajmujemy tymi etapami. My się zajmujemy wyłącznie treścią programu, jaką program niesie treść, a potem kompilacja to już musi. Być tak zrobiona, żeby rzeczywiście ona uwzględniała te treści. Więc tutaj mówimy tylko o treściach, nie, nie, nie mówimy o kompilacjach. I to jest no, jeden z takich typowych mm, e, atrybutów modelów denotacyjnych, że właśnie myślimy o treściach, myślimy, co program znaczy, a nie w jaki sposób będzie kompilowany. No dobrze, więc teraz tak, co to są, co to są te korpusy? To są takie. Finitystyczne struktury, które są krotkami, no, krotkami, rekordami i kombinacjami. Więc je definiujemy rekurencyjnie korpusy proste to są takie jednoelementowe krotki. Czyli tutaj mamy dziedzinę składającą się z jednego elementu, a tym elementem jest jednoelementowa krotka składająca się z napisu bulian, bo tutaj te te, te, te cudzysłowy mówią, że, że, że tutaj mamy do czynienia z, z napisem bulian, a nie z metazmienną, prawda? Więc proste korpusy to jest korpus bulowski całkowity, rzeczywisty i słowowy. Korpus listowy to jest taka para. Pierwszy element tej pary, który nazywamy inicjałem, on mówi o tym, że jest to korpus listowy, a drugi element mówi o tym, jakiego korpusu mają być wszystkie elementy danej listy. Czyli my w tym miejscu, przepraszam, jeszcze za wcześnie, w tym miejscu już podejmujemy pewną decyzję która będzie widoczna dopiero kiedy będziemy budować wartości listowe, ale teraz już widać, prawda, że typ listowy jest zdefiniowany w ten sposób, że to jest po prostu powiedziano, że to jest lista, typ listowy i że wszystkie elementy y, mają mieć ten sam korpus. Y, podobnie jest z tablicami, wszystkie elementy tablicy mają mieć ten sam korpus, y, natomiast z rekordami już tak nie jest. Każdemu atrybutowi możemy przypisać inny korpus. No to jest zwyczajowo, tak się, tak się rzeczywiście dzieje. No i to są, no a czym, czym, są, czym są korpusy? Korpus to jest albo korpus prosty, albo korpus listowy, albo tablicowy, albo rekordowy, więc tutaj mamy też do czynienia z taką rekursją. Taki metarekord nazywamy Rekordem, kor, korpusem rekordowym, czyli typ rekordowy składa się z tego znacznika inicjału, który mówi, to jest rekord, no i potem następuje taki korpus rekordowy. Oczywiście tutaj wprowadzamy sobie dziedzinę korpusów z błędami. No i właśnie w tym miejscu podjęliśmy decyzję inżynierską, bo to nie jest wymóg matematyczny, oczywiście, tylko to jest decyzja inżynierska. Że dopuścimy tylko w przyszłości listy, w których wszystkie elementy mają jednakowe korpusy, a potem się okaże, że nie tylko korpusy, ale również i typy. No i tutaj są przykłady takich, takich korpusów. Korpusy to są kombinacje krotek i rekordów, tak to można powiedzieć. Więc tutaj mamy korpus listowy którego mm, korpusem elementów są, jest, jest korpus rekordowy o dwóch atrybutach, określonych typów. No, a tutaj mamy korpus tablicowy to jest korpus tablic, które wszystkimi elementami tych tablic są listy. No właśnie te listy, które tutaj o, o korpusie zdefiniowanym tutaj wcześniej. W ten sposób możemy sobie właśnie budować z typów prostych, budować typy złożone, ale to będzie miało też swój wyraz oczywiście w składni wyrażeń typologicznych, do której zresztą dzisiaj jeszcze nie dojdziemy. Teraz bardzo ważny. Aspekt to jest powiązanie typów z, ze zbiorami danych. A tak jak mówiłem, nasze typy nie są zbiorami danych. Często w językach programowania się mówi, że typ to właściwie zbiór danych tego typu. Ja postanowiłem typy wyłączyć właśnie po to, żeby można było nimi operować niezależnie. Żeby można było zbudować y, y, taką algebrę typów i, i, i budować typy w sposób strukturalny, no niemniej jednak typy mają nam opisywać zbiory danych tego typu. Więc prowadzam taką operację, y, która, którą nazywam klanem. Y, klanem danego korpusu, czyli body. I to jest operacja, która każdemu korpusowi przypisuje pewien zbiór danych. To jest operator, który z jakiegoś zbioru tworzy zbiór wszystkich jego podzbiorów. No i jak ten, te klany są zdefiniowane? Błąd, klan błędu jest pusty. Klan korpusu bulowskiego, no to jest zbiór wartości bulowskich, podobnie dla korpusów całkowitych i wardowych i słowowych dla korpusów listowych to jest zbiór, i tutaj widzimy już, to jest zbiór ciągów skończonych, być może pustych, których elementami, których elementy należą do korpusu, do klanu tego korpusu. Więc w tym, w tym, w tym miejscu widzimy, że Klanem tak, tak, takiego korpusu listowego to są ciągi, których elementy, wszystkie elementy mają ten sam korpus, mianowicie właśnie ten. Podobnie jest dla, dla liczb całkowitych, nie dla liczb całkowitych, tylko dla, dla tablic. No i analogicznie jest również dla rekordów. A zatem z każdym korpusem wiążemy pewien zbiór danych. Jednak nie wszystkie dane będą miały korpusy. Będą dane, które nie mają korpusu. Zaraz tutaj taki przykład pokażę. No i też warto zauważyć, że klany różnych korpusów są rozłączne. A więc obok tej funkcji, czy z tej funkcji, możemy wyindukować taką funkcję częściową, która każdej danej, no nie każdej danej, która tym danym, które mają korpusy, przypisuje ich korpusy. Ona jest funkcją częściową, bo właśnie nie każda dana będzie miała korpus. Na przykład taka lista, Niehomogeniczna, ona nie ma korpusu. No bo tuśmy założyli, że, że klany, klany list to są, to są listy elementów o tym samym korpusie, więc taka lista nie ma korpusu i rzeczywiście ona nie będzie generowalna. Nie da się napisać wyrażenia w naszym języku, które by przyjmowało jako wartość taką listę. Każda taka próba będzie prowadziła do pojawienia się błędu. No i teraz możemy zdefiniować algebrę korpusów. To jeszcze nie będzie algebra wchodząca w skład algebry denotacji. Korpusy nie są denotacjami, ale są potrzebne do tego, żeby zbudować denotację wyrażeń analogicznych i typologicznych. No, ale budujemy taką algebrę jako pewien krok pośredni. Ta algebra korpusów ma dwa nośniki. To są identyfikatory i to są korpusy. Identyfikatory są nam potrzebne do tego, żeby zdefiniować zdefiniować korpusy rekordowe. I tak jak w tych algebrach, które już wcześniej pokazywałem, będziemy mieli zeroargumentowe konstruktory. Dla każdego identyfikatora mamy taki jeden zeroargumentowy konstruktor. No i potem mamy jeden, który nam generuje korpus bulowski, korpus całkowity, korpus słowowy. Oczywiście ja tutaj wszystkich tych nie wypisuję, wypisuję tylko przykłady. Więc na przykład nie, nie, nie wpisałem tutaj dla rzeczywistych. No i ich definicje są takie, jak można się spodziewać. To znaczy ten, 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 ten konstruktor z niczego robi identyfikator, ten identyfikator. No a ten konstruktor z niczego robi typ bulowski, no i tak dalej. No i dla każdego, tego takiego pierwotnego konstruktora, o których żeśmy mówili wcześniej, przypisujemy odpowiedni odpowiadający mu konstruktor e, e, korpusów. Właśnie po to, że w przyszłości, jak będziemy tworzyli nową danę przy pomocy konstruktora danych, to jednocześnie z jej odpowiadających jej typów utworzymy typ wyniku. I posłużymy się właśnie tym związanym z tym konstruktorem danych, konstruktorem korpusów. No to są, to są kolejne sygnatury konstruktorów, a więc, a więc mamy konstruktor odpowiadający operacją porównywania. Konstruktor odpowiadający operacjom arytmetycznym, słowowym, listowym, a więc z jakiegoś, na przykład tutaj mamy tworzenie korpusu listowego, z jakiegoś korpusu dowolnego, no to będzie właśnie korpus list, które mają, których elementy mają, mają te korpusy. No i potem odpowiadające operacje na korpusach odpowiadające operacjom na, na listach, na tablicach i na rekordach. Tutaj nadal nie mamy bulowskich konstruktorów, ponieważ one by się nam nie przydały. Je wprowadzimy właściwie dopiero na poziomie denotacji wyrażeń. No, i teraz kilka, kilka przykładów, więc ten konstruktor tworzenia, tworzenia korpusów listowych no działa w taki dość oczywisty sposób, prawda? On najpierw sprawdza, czy ten argument nie jest błędem, a jeżeli jest, to on go po prostu przesyła czy, 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 czy emituje na zewnątrz. My Będziemy zakładali, że te wszystkie konstruktory korpusów będą transparentne względem błędów. To znaczy pierwszy argument, który jest błędem, będzie wynikiem działania konstruktora. No a jeżeli to nie jest błąd, no to wtedy otrzymujemy taki korpus, taki yy, korpus listowy. No a w przypadku yy, operacji yy, kładzenia na listę. Mamy dwa korpusy, to jest korpus elementu, który ma być położony, a to jest korpus listy. Jeżeli któryś z nich jest błędem, to ten błąd zostaje emitowany, a następnie sprawdzamy, czy ten korpus jest korpusem listowym, bo to ma być operacja kładzenia na listy. Więc właśnie widzimy już takie pierwsze zastosowanie. Tych typów do sprawdzenia, zanim wykonamy operację na danych, to sprawdzamy, czy ta operacja z typologicznego punktu widzenia jest dopuszczalna. No, i jeżeli to nie jest korpus bulowski, no to emitujemy taki, taki błąd. To się oczywiście dzieje w, w czasie wykonania programu. No a jeżeli to jest korpus bulowski, korpus listowy, to nie z tej postaci. No, i teraz trzeba sprawdzić, czy ten korpus nowego elementu jest identyczny z korpusem elementów, które mają być na tej liście. Jeżeli nie jest, no to informujemy o tym konflikcie, a jeżeli jest, to jako wynik oddajemy ten sam korpus, prawda? Bo tutaj ten korpus się nie zmienił od tego, że my dodajemy Element do listy, więc i w tym miejscu właśnie mamy już zapisaną tą decyzję inżynierską, że nasze listy będą homogeniczne. Tutaj wprowadzam taką hmm? operację, gdzie my właściwie dokonaliśmy dołożenia do listy, bo jakby no, sprawdziliśmy, czy wszystko można zrobić, ale potem zwracamy... Jakby tą listę, którą dostaliśmy na... Wersję. Nie tą listę, korpus tej listy. Korpus tej Aha, listy. Aha, dobra. dobra. A Jak będziemy listą, jak będziemy rzeczywiście wykonywali operację na liście, to będziemy op wykonywali operację na wartości. Mhm, okay. Operacja na wartości to jest operacja na dane i operacja na typie. I najpierw sprawdzimy typologicznie, czy tą operację można wykonać. Jeżeli tak, to dopiero... Czyli tutaj rzeczywiście, tu się nic nie zmienia, to jest tylko sprawdzenie, ma pan rację. Ale to właśnie o to chodzi, żeby to było sprawdzenie. No i tutaj mamy też taką operację, która będzie w przyszłości użyta w konstruktorach wartości, a w tej chwili ona po prostu sprawdza, czy czy, czy w rekordzie o tym korpusie będzie można na atrybut, który jest tym identyfikatorem, położyć nową wartość o takim korpusie? No więc najpierw sprawdzamy, czy któryś z tych nie jest błędem, potem sprawdzamy, czy to jest korpus rekordowy. Jeżeli jest korpus rekordowy, to, tak powiem, wyekstrahujemy z niego ten, 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 ten rekord korpusowy. No i teraz sprawdzamy, czy ten identyfikator jest atrybutem w rekordzie, czyli rekord korpusowy to jest funkcja skończona, więc możemy tutaj sprawdzić, czy ona jest określona w tym punkcie, prawda? Jeżeli nie jest określona, no to sygnalizujemy, że nie ma takiego atrybutu. Jeżeli jest określona, no to, to temu identyfikatorowi w tym, w tym rekordzie korpusowym przypisany jest pewien korpus. No i teraz ten korpus musi być identyczny z tym korpusem, bo wymieniając daną w rekordzie, musimy zachować jej typ. No i jeżeli nie jest identyczny, to jest to konflikt, a jeżeli jest identyczny, to znowu mamy zwróconą Zwrócony ten korpus, prawda? Więc y, y, tę operację będziemy w przyszłości wykorzystywać. Podobne, podobnie zresztą jak tą poprzednią. Coś sobie tu zapiszę, tylko dobrze. No to jedziemy dalej. E, równość. To jest też konstruktor korpusów, który bierze dwa korpusy no i, i, i przede wszystkim sprawdza, czy one są identyczne. No tu jest takie założenie, że jeżeli jakieś w przyszłości wartości mają być równe, no to, to ich korpusy muszą być identyczne, więc jeżeli korpusy nie są, to już nie będziemy dalej sprawdzali tych wartości, co może nam zaoszczędzić dużo czasu. Jednostki centralnej, jeżeli te wartości są jakimiś dużymi tablicami powiedzmy, prawda, no to patrzymy, że one mają inne typy, to już nie będziemy porównywać, czy one są identyczne. No ale potem jeszcze trzeba sprawdzić, czy, czy, czy jeżeli są identyczne te korpusy, to musimy jeszcze sprawdzić, czy dane o tych korpusach są porównywalne. To jest znowu decyzja inżynierska, prawda? I jak już się robi konkretną wersję języka, no to trzeba się zdecydować, które dane będziemy mogli porównywać przy pomocy operacji równa się. No i jeżeli one są porównywane, no to potem oczywiście korpusem wyniku jest, jest korpus bólowski, bo, bo wynik będzie bulowski. I teraz jako kolejną algebrę budujemy algebrę kompozytów. E, przypominam, że kompozyt to jest dana i korpus, ale teraz sobie te, te kompozyty zdefiniujemy jako właśnie taką parę dana i korpus, że ta dana należy do klanu tego korpusu. Więc, więc to, są, to są kompozyty, kompozyty z błędami oczywiście wprowadzamy i kompozyty z, no i kompozyty bulowskie jako przypadek szczególny, będziemy taką dziedzinę potrzebowali. Tu oczywiście powinno być, powinno być jeszcze dodane, dodana ta dziedzina błędów. Algebra kompozytów. Ma, podobnie jak poprzednia algebra, dwa nośniki, identyfikatory potrzebne do budowania kompozytów rekordowych, no i kompozyty. Tutaj mamy znowu typowe przykłady konstruktorów kompozytów. Jak już mamy to w zwyczaju, budujemy te konstruktory kompozytów zeroargumentowych. Ja Zeroargumentowe konstruktory kompozytów, odpadający identyfikatorom, no i tym innym danym, o których już wiemy. Kompozytor porównania, on bierze dwa kompozyty i oddaje trzeci kompozyt, oczywiście buloski, ale tego tu na tym poziomie nie piszemy, bo nie wprowadzamy w algebrze kompozytów rozróżnienia na kompozyty buloskie i niebuloskie. No, i potem konstruktory arytmetyczne, analogicznie dla, dla liczb rzeczywistych, słowowe konstruktory, konstruktory listowe, konstruktory tablicowe, konstruktory rekordowe. Tu wszędzie mamy dość oczywiste sygnatury tych, tych, tych konstruktorów. No, i znowu tutaj nie mamy tych konstruktorów bulowskich. Co zostanie później wyjaśnione. I teraz przyjmiemy pewne takie, pewno takie ogólne założenie dotyczące konstruktorów kompozytów, w jaki sposób te konstruktory będą definiowane, w jaki sposób one będą wykonywane, można powiedzieć. Więc one będą wykonywane tak, że najpierw sprawdzimy, czy argumenty tych kompozytów nie są błędami? To jasne, prawda? A jeżeli nie są, to wtedy najpierw wyliczymy wynikowy korpus i popatrzymy, czy on nie sygnalizuje błędu. Jeżeli jest błąd, to dalej już nie liczymy i ten błąd staje się wynikiem konstruktora kompozytów. Kompozyt może być błędem, prawda? Więc tutaj znowu Mamy tą sytuację, że ta analiza typów typologiczna może nam zaoszczędzić trudu z wyliczaniem, e, wykonywaniem jakiejś kosztownej operacji na kompozytach. E, jeżeli tutaj się nie pojawi błąd, no to wtedy e, wykonujemy op odpowiednią operację na danych. Kompozyt to jest, to jest dana i, i korpus, więc mamy te dane. Tutaj w grę wchodzą te, 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 te sprawdzenia wiarygodności. No i jeżeli tutaj błąd się znowu nie pojawi, no to składamy ten nowy korpus z tą nową daną. No i ta definicja całego konstruktora korpusów musi być oczywiście, konstruktora kompozytów musi być oczywiście taka, żeby to był nadal kompozyt. Czyli, żeby ta dana należała do e, klanu tego, e, do, do, do klanu tego e, korpusu. I zakładamy, że wszystkie konstruktory kompozytów będą znowu e, transparentne ze względu na błędy. Wprowadzamy sobie takie dwie pomocnicze funkcje, ale prawdę mówiąc, ja nie jestem pewien, czy ja je gdzieś używam, to sobie zapiszę tutaj. No to jest takie rzutowanie. To jest dana danego kompozytu, a to jest korpus danego kompozytu. Na identyfikatorach to one są po prostu identycznościowe. No i przykłady definicji. Więc no najpierw mamy te zeroargumentowe. dla każdego identyfikatora, na przykład identyfikatora length. Mamy taki konstruktor, który z niczego robi ten identyfikator, no i podobnie robi wartość bulosko, i podobnie nie wartość, tylko kompozyt buloski i kompozyt całkowity, kompozyt rzeczywisty i kompozyt słowowy. To są te syntaktycznie reprezentowalne odpowiednie zbiory danych. I jeżeli chodzi o Zasadę tworzenia tych, tych zeroargumentowych konstruktorów kompozytów, no to przyjmujemy takie trzy warunki. Po pierwsze, że one nie generują nigdy błędu. Po drugie, że one nie generują zbyt dużych danych. I po trzecie, że one generują tylko kompozyty. Składniowo reprezentowalne, to znaczy, że takie, które można tak powiem, wpisać do programu z klawiatury. Nie zakładamy, że wszystkie kompozyty, które mogą być generowane przez program, muszą być składniowo reprezentowalne. No, i tutaj przykład konstruktora odpowiadającego dzieleniu. On bierze dwa kompozyty, sprawdza, czy one nie są błędami. Jeżeli nie są, to sobie zagląda do środka. No i następnie wykonuje odpowiednią do dzielenia operację na korpusach. Czyli bierze te dwa korpusy i wykonuje tą operację. Ta operacja sprawdza to było w jej definicji czy te korpusy. Są korpusami rzeczywistymi. I jeżeli nie, to generuje błąd. Ale ona nie sprawdza, czy, no, czy, nie, czy nie próbujemy dzielić przez zero, bo to możemy zrobić dopiero na poziomie danych, prawda? Więc jeżeli tu się nie pojawi błąd typologiczny, no to wtedy wykonujemy to dzielenie, wykonujemy operację, dzielenie przy pomocy tej. Operacji pierwotnej, którą żeśmy sobie zdefiniowali wcześniej przez odwołanie się do, 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 do operacji platformy implementacyjnej, tą operację wykonujemy na tych danych. No i ta operacja właśnie już również wykonuje ten, te sprawdzenie wiarygodności. Jeżeli tu jest, jeżeli ona nam sygnalizuje błąd, to ten błąd staje się. Kompozytem wyjściowym, a jeżeli tego błędu nie sygnalizuje, to tym kompozytem wyjściowym jest taka para, która jest tą liczbą rzeczywistą i korpusem, który no, jest korpusem rzeczywistym, prawda? Więc my tutaj w tym, w tym miejscu myśmy tutaj zadbali o to, żeby. To, co otrzymamy na wyjściu, jeżeli to nie będzie błąd, to żeby to był korpus, czyli żeby ta dana należała do klanu tego korpusu. No i to jest zadbane oczywiście w tym miejscu, że dzielenie dwóch liczb rzeczywistych daje liczbę rzeczywistą. No i że ta operacja, Wykonana na korpusach rzeczywistych daje też korpus rzeczywisty. Więc to jest tutaj, w, tym, w tej definicji, ten warunek jest spełniony. Ta definicja jest w tym sensie zdrowa. No i teraz możemy przejść do algebry jarzmy. Jak ja przypominam, jarzma to są takie. Takie no, prawie predykaty, które określają własności kompozytów. Te własności, które nie mogą być opisane przez korpusy. Ale żeby zbudować algebrę jarzm, a dokładniej, żeby móc zbudować dostatecznie żeby móc budować dostatecznie bogate jarzma, to musimy sobie obok jarzm, które są funkcjami z kompozytów w kompozyty bulowskie, funkcjami całkowitymi, bo tutaj mamy błędy, musimy sobie wprowadzić taki pomocniczy nośnik transferów, które będą funkcjami z kompozytów w, do, z do, z do, z kompozytów w dowolne kompozyty. On jest nam potrzebny, jak zobaczymy, właśnie do tego, żeby tu, żebyśmy tutaj mogli dostatecznie bogate jarzma definiować. W tych nośnikach nie będziemy mieli błędów, dlatego że te błędy już występują w funkcjach, które są elementami tych nośników. One nam po prostu w tych nośnikach nie będą potrzebne, tak jak były potrzebne w nośnikach algebry korpusów. Zwróćmy też uwagę, że ta algebra jarzm jest, można powiedzieć, tak jeden poziom ponad algebrą kompozytów, no bo to są funkcje na kompozytach. W tym sensie jest to ten jeden poziom ponad. I teraz z każdym jarzmem również zwiążemy zbiór, który nazwiemy klanem tego jarzma. Przy czym w tym przypadku to będzie zbiór kompozytów, które spełniają to jarzmo. A więc ten zbiór definiujemy w ten sposób, że jest to zbiór tych kompozytów, dla których to jarzmo jako wartość przyjmuje kompozyt bulowski z prawdą. Tutaj wyprzedzając to, co teraz o, co, o czym mówię, w, tej, w przyszłej składni naszego języka, wyrażenie jarzmowe, przepraszam, wyrażenie transferowe, które z, dowolne, z dowolnego kompozytu robi kompozyt niożący dwójkę, będzie wyglądało tak. A to będzie z kolei takie wyrażenie jazmowe, które odpowiada identyczności na kompozytach. Ono jest nam potrzebne właśnie do tego, żebyśmy mogli coś takiego napisać i, i, i żeby denotacją tego wyrażenia transferowego była taka funkcja na kompozytach, która do tego kompozytu, który wszedł na wejściu, doda dwójkę i odda kompozyt. O dwa większy. No, a z kolei, tutaj mamy przykład, przykład tra tra tranzytu, transferu, który oczekuje na wejściu kompozytu rekordowego z takimi na dodatek atrybutami. Jeżeli dostanie na wejściu coś innego, to wygeneruje błąd, ale jeżeli dostanie rekord z takimi atrybutami, jeżeli na dodatek jeszcze tym, atrybutem, tym atrybutom są przypisane liczby, powiedzmy całkowite, no to daną nam kompozyt, którego daną będzie suma liczb wyliczanych z takich z, 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 takich, z takich kompozytów. Natomiast przykłady, Wyrażeń jarzmowych typowe, to będziemy się tak posługiwali: się, będziemy to ze względów technicznych przyjmiemy sobie takie jarzmo, które jest zawsze spełnione. No i inne, inne wyrażenie jarzmowe może mówić, że dany kompozyt niesie małą liczbę całkowitą albo niesie posortowaną listę. Albo niesie wartość liczbową, która jest pomiędzy tymi dwoma wartościami, albo niesie rekord, który spełnia taki warunek. To są przykłady Jaszka, ale teraz, znaczy no, nie teraz, tylko po przerwie, czyli o pierwszej 15 się spotykamy i pokażę, jak się definiuje konstruktory w tej algebrze Jaszka. On bierze tutaj dwa argumenty, dwa transfery. Jednym transferem jest ten właśnie pas, a drugim transferem jest transfer, który z dowolnego kompozytu zrobi dwójkę. Pas z dowolnego kompozytu robi ten sam kompozyt, a ten robi dwójkę. Czyli ten pas służy nam jakby do tego, żeby ten Pojedynczy kompozyt, który nam wejdzie na wejściu tego, tego wyrażenia, można było zachować do tego, żeby potem dodać do niego tą dwójkę. I tutaj i po czym ko, ko, do, do, to definiujemy jako zastosowanie tej właśnie operacji na kompozytach do kompozytu, który powstaje z tego kompozytu poprzez zastosowanie tego. Identycznościowego transferu i do tego samego kompozytu zastosowanie kompozytu, który robi kompozyt składający się, niesiący dwójkę, prawda? Więc to będzie równe, tutaj będziemy mieli po prostu kom, a tutaj będziemy mieli ten kompozyt dwójką, no i tu wykonujemy na tym dodawanie kompozytów. To się rozpisuje w sposób wyraźny w ten sposób, że Hmm. Tak, rozpisujemy teraz, co, 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 co znaczy to meta, przepraszam, co znaczy to meta wyrażenie, prawda? Więc tutaj wykonujemy dodawanie na tym kompozycie i tym kompozycie. Sprawdzamy, czy ten kompozyt nie jest błędem, jeżeli nie jest. No to on jest jakiejś takiej postaci, sprawdzamy czy jego korpus jest liczbą całkowitą. Jeżeli nie, to e, protestujemy. Jeżeli jest liczbą całkowitą, to wykonujemy to dodawanie na liczbach. To jest to dodawanie z poziomu algebry danych. Jeżeli tu się pojawi błąd, to wiadomo co. A jeżeli się błąd nie pojawi, no to dostajemy ten nowy kompozyt którego korpus jest całkowity, no a ta nowa dana jest tutaj zapisana, jest to powiększona o dwa ta dana stąd. Więc no bez tego konstruktora identycznościowego, czy transferu identycznościowego, nie, 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 no nie udałoby nam się tego e, konstruktora zdefiniować. To jest przykład, który mówi, dlaczego nam ten pas jest potrzebny. Dalej mamy konstruktory odwołujące się do list do, do konstruktorów wyboru z listy. No więc wzięcie wierzchołka. No, z list, z, z, z tablic i z rekordów. Tutaj tak to zgrupowałem. Mamy takie konstruktory, które nam właśnie będą potrzebne, żeby wydobyć coś z jakiejś listy, z jakiejś tablicy czy z jakiegoś rekordu. No to będą odpowiednie konstruktory transferów. Konstruktory jarzmy. Bazujące na predykatach, no, predykatach typu budowanie kompozytu, właściwie budowanie jarzma, które dla dowolnego kompozytu odda kompozyt z tą wartością buloską. Tutaj, dla każdej wartości buloskiej, budujemy takie, takie jarzmo. No i tutaj odpo odpowiednio dla predykatów równa się i predykatów mniejszy. Więc tutaj bierzemy dwa transfery i porównujemy kompozyty, jakie z tych transferów zostaną wyliczone dla kompozytu wejściowego, dla całości. No i tu w podobny sposób. No i znowu możemy tu wykroczyć poza tą algebrę kompozytów i w tym miejscu prowadzić sobie takie jarzmo, które nam odpada na pytanie, czy dana lista jest uporządkowana w sposób rosnący. I znowu, to jest konstruktor, który daje nam transfer, który jako argument, ten konstruktor jako argument bierze transfer, który przetwarza nam jakiś kompozyt, to musi być kompozyt listowy, no, i sprawdza, czy ten kompozyt listowy niesie listę, która ma wszystkie elementy uporządkowane w sposób rosnący. No, i teraz tutaj na tym poziomie już wprowadzamy konstruktory bulowskie, przy czym one będą oparte nie na rachunku zdań Makartiego, o którym Ano, mówiłem tylko na rachunku zdań Kliniego, którym też mówiłem i który jest trochę inny. On jest bardziej leniwy od, od Makartiego. Dlaczego tu przyjmuję rachunek zdań Kliniego? Bo tak przyjęto w SQL-u, więc po prostu tak przyjąłem i tutaj, żeby ten model SQL-u nie wymagał już żadnego przerabiania. No i tutaj mamy konstruktory jazm odpowiadające konstruktorom Spójnikom zdaniotwórczym, otwórczym, ale też i kwantyfikatorom. No i znowu tutaj wykraczamy poza tą algebrę kompozytów. Przykład, w jaki sposób definiujemy konstruktor odpowiadający koniunkcji. Mamy dwa jarzma. Mamy utworzyć nowe jarzmo, które jako swój argument weźmie kompozyt i ma oddać kompozyt bulowski. Więc sprawdzamy, czy ten kompozyt nie jest błędem. Następnie stosujemy to jarzmo do, do tego kompozytu, a potem to jarzmo do tego kompozytu. Otrzymujemy dwa kompozyty. Sprawdzamy, czy one są. Tej postaci. Najpierw sprawdzamy, czy, czy to jest, być może ten pierwszy niesie błąd. Jeżeli tak, to wynikiem jest kompozyt niesiący, nie błąd, tylko fałsz. To wynikiem jest kompozyt niesio, niosący fałsz. Jeżeli ten drugi niesie fałsz, to wynikiem jest też kompozyt niosący fałsz. Przypominam, że w, w rachunku zdań Kliniego jest tak, że jeżeli Pierwszy argument jest fałszywy, to koniunkcja jest fałszywa, ale jeżeli pierwszy argument jest błędny, jest błędem, to, to wynikiem koniunkcji jest błąd. Tutaj przyjmujemy tak, jak to jest w SQL-u. Na poziomie wyrażeń bólowskich nie mogliśmy przyjąć w ten sposób, bo to by wymagało, ze, inaczej, ze względu na to, że w przyszłości w wyrażeniach bulowskich będą mogły występować wywołania procedur funkcyjnych, a więc wykonanie wyrażenia bulowskiego może się nie kończyć, może biec nieskończenie, no to nie możemy, e, e, znaczy gdybyśmy chcieli przyjąć tą zasadę, że jeżeli którykolwiek z członów koniunkcji jest fałszem, to koniunkcja jest fałszem. No to musielibyśmy je liczyć równolegle, prawda? Bo jeżeli zaczniemy liczyć ten pierwszy człon i wejdziemy w pętlę nieskończoną, no to nigdy nie będziemy mieli szansy na policzenie tego drugiego. Otóż tutaj można przyjąć tą, ten rachunek z bo w wyrażeniach transferowych nie dopuścimy wywoływania funkcji, wywoływania procedur funkcji. To jest oczywiście decyzja inżynierska, No, ale myślę, że ona jest chyba zgodna z tym, co właśnie z czym mamy do czynienia w SQL-u. No więc tutaj, jeżeli któryś z nich jest fałszem, czy niesie fałsz, to mamy kompozyt niesiący fałsz, niesiący fałs. Dalej sprawdzamy, dopiero teraz sprawdzamy, czy któryś z nich jest błędem. A potem sprawdzamy dopiero, jeżeli, bo jeżeli się to, jeżeli, zwróćmy uwagę, jeżeli ta równość nie jest spełniona, to to może oznaczać, że ten kompozyt jest błędem, albo że nie jest błędem, ale nie jest bólowskim. Więc jeżeli te dwie równości nie są spełnione, to jeszcze może być błąd, i jeszcze może być taka sytuacja, że ten korpus nie jest korpusem bólowskim. No ale jeżeli jest korpusem bolowskim i tutaj na żadnym nie było fałszu i nie było błędu, no to wynikowy kompozyt niesie prawdę. I tak wygląda definicja tego konstruktora stosowanego do jaszcz. No i dzięki, dzięki przyjęciu tej tego modelu Kliniego, to koniunkcja jest, jest przemienna, oczywiście poza sytuacjami, gdzie występują w niej błędy, a u Kliniego tak nie jest. No i... Negacja jest definiowana w dość oczywisty sposób, no tak żeby prawa demorgana były zachowane. Teraz możemy przejść do algebry typów. Typy, przypominam, typ to jest: to jest korpus i jarzmo. Dla typów również definiujemy klany. Klanem typu będzie zbiór danych. Przypominam, że klanem jarzma był, był zbiór kompozytów, bo jarzma operują na kompozytach, ale klanem typu będzie zbiór danych, no bo typy mają nam określać właśnie zbiory danych. Przy czym to będzie zbiór takich, takich danych. Tak, to będzie zbiór takich danych, temu typowi, czyli zbiór takich danych, że ta dana należy do klanu tego korpusu, a razem z tym korpusem należy do klanu tego jarzma, czyli spełnia to jarzmo. Czyli mamy tutaj to, o co nam rzeczywiście chodzi, prawda? To jest, to jest, to jest właśnie klan typu. No i teraz algebra typów będzie już miała pięć nośników, identyfikatory jak zwykle, a ponieważ typy będziemy budowali z korpusów i z, i z jarzm, a jarzma budujemy z transferów, no więc, żeby budować typy, musimy mieć to wszystko. Identyfikatory, korpusy, transfery, jarzma, no i typy oczywiście. I tutaj i tutaj ta, ta dziedzina już będzie miała błędy, a te nie, no i ta dziedzina ma błędy, tak. Typy będą wykorzystywane w takich trzech podstawowych sytuacjach. Będą przypisywane, przypisywane zmiennym danologicznym w pamięci. Przy deklarowaniu zmiennych będziemy jej przypisywali typ. Będą przypisywane stałym typologicznym, również pamięci, żebyśmy sobie mogli zapamiętać typ, który został wcześniej zdefiniowany. No i będą przypisywane formalnym parametrom procedur. Prawda? Żebyśmy, przy deklar deklarując procedurę, określimy, jakie typy mają mieć jej przyszłe parametry aktualne, czyli przypiszemy, te typy parametrą formalną. No i teraz dzięki temu, że typy obejmują również jarzma, no to te nasze typy będą mogły mieć podtypy. Na przykład, typ liczb całkowitych będzie mógł mieć podtyp liczb pomiędzy od 0 do 100. Algebra typów e, oczywiście e, ma swoje konstruktory. Mamy konstruktory identyfikatorów, jak zwykle. No i tutaj w tej algebrze przyjmujemy konstruktory korpusów, ale nie wszystkie, tylko te konstruktory korpusów, które jakby tworzą nowy, nowy, nowy korpus, prawda? Więc tutaj będziemy mieli te konstruktory korpusów e, stałe, konstruktory korpusów zeroargumentowe. No i potem konstruktor tworzenia korpusu listowego, ale nie będziemy już mieli konstruktora odpowiadającego dodawaniu elementu do listy, ponieważ on nie tworzy nowego, nowego typu, nowego yy, korpusu. Więc tutaj będziemy mieli tylko tworzenie listy, tworzenie tablicy, tworzenie rekordu i dodawanie do rekordu, bo to tworzy nowy typ, dodawanie nowego pola do rekordu, czyli nowego atrybutu. I będziemy mieli jeden tylko konstruktor typu, bo to są wszystko konstruktory korpusów. Jeden tylko konstruktor typów, który z, z, z korpusu i z jarzma tworzy typ. To jest znowu taka decyzja inżynierska i to taka na, 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 na potrzeby wykładu. Przyjąłem, że tylko w ten sposób będziemy tworzyli typy, że nie będziemy ich modyfikować, że nie będziemy tworzyli typów z typów. Można by to oczywiście zrobić algebraicznie, ale ja przyjąłem tak, znowu, żeby ten model dało się w jakimś sensownym czasie opowiedzieć. No i teraz przykłady konstruktorów. Mamy konstruktor tworzenia typu, właśnie, no bo tutaj te konstruktory to już znamy. Ten konstruktor to już znam, więc właściwie jedyne, co pozostaje do zdefiniowania, to jest jak tworzymy ten konstruktor. No i tworzymy, go, jak go definiujemy. No i definiujemy go w sposób dość oczywisty. Bierzemy korpus i bierzemy jarzmo i robimy z niego typ. Ta konstrukcja oczywiście pozwala nam tworzyć typy, które będą miały puste klany. No bo. Nie każde jarzmo ma sens w odniesieniu do każdego korpusu. No, ale wydaje mi się, że na tym etapie tak będzie chyba najprościej zrobić. Natomiast my w przyszłości będziemy mieli mechanizm wykrywania błędów. Przy tworzeniu, przy budowaniu wartości. I tam, jeżeli będziemy chcieli zbudować właśnie wartość takim e, z typem, który ma pusty klan, e, to tam te sytuacje będą sygnalizowane. W ten sposób to rozwiązałem, no bo tutaj trudno by było sygnalizować błąd. No można by to było jakoś prawdopodobnie zrobić, ale trzeba by jakiś dodatkowy rachunek wprowadzać, który by pozwalał na ocenę, czy, 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 dany, czy dane, czy jazmo stosuje się do, 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 do takiego korpusu. Więc... A poza tym ona potem o, 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 ostatecznie ono. To jazmo przygląda się kompozytom, a więc bierze pod uwagę również, jakie są dane, a, a tego tutaj na tym poziomie nie widać, więc i tak nie dałoby się uniknąć zbudowania takich typów, które by miały puste klany. No, a tutaj mamy przykłady już w tym przyszłym języku, którego jeszcze, w składni przyszłego języka, którego, który jeszcze którego gramatyki jeszcze nie pokazałem. Tu mamy przykład deklaracji definicji typu, powiedzmy definicji. No ja to nazywam tak, deklaracji, dobrze. Deklaracji typu. I co my tutaj tak? To jest identyfikator i my definiujemy, deklarujemy ten identyfikator jako identyfikator, któremu będzie, który będzie news typ, który będzie identyfikatorem typu. A tutaj definiujemy ten typ, więc tutaj mamy pewne wyrażenie typologiczne. No i definiujemy ten typ, podając jego korpus, i mówimy, że to będzie tablica liczbowa. I na dodatek taka że tutaj stosujemy kwantyfikator który żeśmy wprowadzili do algebriazm i dodatek taka że wszystkie elementy tej tablicy będą zawarte pomiędzy 2000 a 2100 to jest przykład wyrażenia jeszcze jak te wyrażenia będą budowane, to jeszcze panom, czyli denotacje tych wyrażeń jeszcze nie pokazywałem, no ale chcę tutaj tak pewną intuicję e, związaną z, z tą algebrą typów, którą żeśmy właśnie zdefiniowali. No i teraz e, zdefiniowaliśmy sobie taki typ, zadeklarowaliśmy. Teraz deklarujemy kolejny typ. To jest typ. No. Rejestr, rejestr lat, prawda? A to będzie typ pracownika. No i ten typ pracownika to będzie taki typ rekordowy, który ma dwa pola typu słowo, ma pole jedno typu liczba całkowita i ma jedno pole, które jest typu tablica który jest tego typu. Czyli tutaj wykorzystujemy y, y, tą, ten typ wcześniej zdefiniowany do zdefiniowania y, nowego typu. No, a w tym przypadku będziemy zakładali, że, y, że y, tak, y, y, bo tutaj ten typ ma swoje jarzmo. Ale budując typ rekordowy, będziemy zakładali, że to jazmo jest stale prawdziwe. Nie będziemy tutaj narzucali żadnych warunków na te typy rekordowe, poza tymi warunkami, które będą narzucone na poszczególne pola tego rekordu. No i wreszcie możemy sobie zadeklarować, zmienną danologiczną typu Smith, przepraszam, zmienną o nazwie, to identyfikator Smith, prawda? która jest typu tu zdefiniowanego i drugą zmienną nagrody tego Smitha, która jest typu taka właśnie tablica lat. Więc to jest taki przykład. No i teraz <laughs> jedziemy że jeszcze powtórzyć, jak tam interpretujemy to? ja Bo jakby nie rozumiem, jak tutaj te liczby 2000 i 2100 się pojawiają, bo to jak, jak, to, jak to się parsuje? Ten, bo rozumiem, że każdy element w tablicy ma spełniać coś? Tak. Ale właśnie to wyrażenie, jak je interpretować? To jest wyrażenie typologiczne. Jego denotacją jest funkcja która bierze stan jako jedyny argument i oddaje typ jako wynik. I teraz tak, ta funkcja przypisuje. Nie, przepraszam, to jest, to jest deklaracja, więc denotacją deklaracji jest funkcja, która modyfikuje stan. Modyfikuje stan w ten sposób, że oblicza typ, który jest określony przez takie wyrażenie typologiczne, które mówi, że ten wynikowy typ to będzie typ tablicowy, którego, tab, typ tablic, których wszystkie elementy będą liczbami. Ja tu powinienem napisać integer, ale napisałem number, ale integer Boreal. I dodatkowo, które będą spełniały taki warunek, czyli które. Będą nie tylko liczbami, ale liczbami z tego przedziału. Czy znaczy właśnie tak, tylko ja y, moje pytanie y, się skupia na tym, jak y, rozumieć składnie tego warunku? Bo tak, tutaj mamy all in R, czyli rozumiem, że ten, to wyrażenie po prawej ma zachodzić dla każdej wartości w y, tablicy, ale jak w ogóle parsować to wyrażenie po prawej? Bo nie rozumiem, bo mamy tutaj ten znak mniejsze, równa dwie liczby i jakieś value. I co, co to znaczy? No to będzie wynikało z gramatyki, której w tej chwili nie pokazałem, e, prawda, no to parsing to będzie parsing pewnego, e, pewnej dek, de, deklaracji, parsing deklaracji typu, e, który będzie, e, to drzewo będzie się rozkładało na identyfikator, m, na takie wyrażenie e, e, korpusowe, m, no i na takie wyrażenie jarzmowe. No, a denotacją tego wyrażenia jarzmowego to będzie właśnie jarzmo, które przygląda się korpusowi, który został mu zadany jako argument. Ten korpus musi być typu tablicowego i to takiego, żeby wszystkie elementy były liczbami. Jeżeli tak nie będzie, to to jarzmo wyprodukuje błąd. No, i to jarzmo jeszcze zastosuje ten kwantyfikator ogólny i sprawdzi, czy te wszystkie liczby są, e, no są w tym przedziale. A czyli rozumiem, że value to jest jakby odpowiada tamtemu operatorowi PAS, tak? Tak. No. tak, value tak. Value odpada to... operatorowi PAS. To on, ono praktycznie można by go nie pisać, prawda? Można. A tu jeszcze brakuje tego mniejsze równy, Można by to po prostu napisać. Te dwie liczby i e ewentualnie z, ty z tym znakiem, prawda? Ale to się źle czyta, więc, więc ja wprowadziłem to jest taka metastała, takie, takie słowo kluczowe, które powiada, że wartość tego kompozytu, o którym my tutaj mówimy, który jest oceniany przez to jarzmo, że wartość tego kompozytu, wartość niosona niesiona przez ten kompozyt. No, to właśnie ma być taka, przy czym ten kompozyt ma być tablicą. I tutaj mamy dlatego ten kwantyfikator, który, no, od, od, który działa na tablicach. To będzie oczywiście lepiej widoczne, jak zdefiniujemy sobie denotację wyrażeń typologicznych, bo na razie. Ja to panu tłumaczę, ale no jeden etap przeskoczyłem. Ja nie pokazałem, jak się, jak się buduje te wyrażenia, i z tego właśnie, jak się buduje wyrażenia typologiczne, będzie, będzie wynikał ten parsing. Teraz go nie widać. No dobrze. Algebra wartości. A więc wartości to są pary składające się z danej i z typu. Takiej danej, żeby ona należała do klanu tego typu. Wartość to taka para, ale to też taka trójka, bo typ to jest korpus i jarzmo. No i można wartość przedstawiać w ten sposób, to w zależności od tego, jakie będziemy tam definiowali konstruktory, to można to traktować wartość jako pewien kompozyt i pewne jarzmo. Do wartości dodajemy oczywiście błędy. No i prowadzamy między innymi takie wartości bezjarzmowe, jako, jako pewien szczególny rodzaj, który będzie technicznie potrzebny. I w Algebrze wartości będziemy mieli cztery nośniki, transfery, jarzma i wartości. No i identyfikatory, oczywiście. I teraz konstruktory tej algebry wartości, one będą no, należały do jednej z takich trzech grup. Będą to wszystkie konstruktory algebry, algebry Jarzm, włączywszy w to oczywiście konstruktory transferów. To są konstruktory transferu i konstruktory jarzm. Konstruktory, wartości pochodne konstruktorom kompozytów i specyficzne konstruktory, które nie są pochodnymi ani nie, są, nie należą do tej grupy, czy takie, które należą jeszcze, nie należą do żadnej z tych dwóch grup, i to zaraz pokażę, jakie. No i przypominam, że wartości będą przypisywane identyfikatorom w stanie Wyrażenia danologiczne będą, będą się wyliczały do wartości i wartości będą przekazywane procedurom jako parametry aktualne. No to są znowu typowe konstruktory wartości, a więc konstruktory zeroargumentowe konstruktory odpowiadające porównywaniu, odpowiadające operacjom arytmetycznym, operacjom na słowach. Tu oczywiście to trzeba zdecydować, jak już się robi konkretną wersję języka, nie wszystkie wartości będą porównywalne, prawda? Niemniej my tutaj mamy nadal funkcje całkowite, no bo mamy błędy, prawda? Więc jeżeli wartości, będziemy ci porównać dwie nieporównywalne wartości, to to taki konstruktor wygeneruje błąd. No i odpowiednio mamy konstruktory na listach na tablicach i na rekordach I mamy taki pewien ogólny znowu schemat budowania konstrukt transparentnych, czyli takich, które są transparentne dla błędów. Budowania konstruktorów wartości z konstruktorów kompozytów. Więc mamy konstruktor kompozytu, który bierze jakieś kompozyty lub identyfikatory i oddaje kompozyt lub błąd. I jemu przypisujemy kompozyt, jemu przypisujemy konstruktor wartości, który bierze jakieś wartości i oddaje. Wartości lub identyfikatory i oddaje, oddaje wartość lub błąd. No i on jest w taki dosyć oczywisty sposób zdefiniowany. Tutaj mamy jego argumenty. Te argumenty to są właśnie wartości lub identyfikatory, więc sprawdzamy, czy one nie są błędem. Jeżeli taka, tutaj budujemy takie poś, poś, pośrednie argumenty kompozytowe. Jeżeli ten argument jest identyfikatorem, to on pozostaje identyfikatorem. A jeżeli jest kompozytem, przepraszam, jeżeli, jeżeli nie jest identyfikatorem, to wtedy jest, jest wartością, czyli jest tej postaci i z tej, i tej wartości bierzemy tylko kompozyt. Do tak wyliczonych argumentów stosujemy tą operację na kompozytach. Jeżeli ona nam nie wygeneruje błędu, no to wtedy musimy zbudować dla, tego, dla tej nowej wartości jakieś jarzmo. Tutaj ja pozostawiam tą sprawę otwartą, bo to znowu jest decyzja inżynierska, której w tej chwili nie chcę podejmować, ale zwracam uwagę, że tutaj jakieś jarzmo trzeba. To może być jarzmo tożsamościowo prawdziwe, ale tutaj trzeba zdecydować, jakie będzie to jarzmo tego, tej nowej wartości. No, następnie wyliczamy dla tej nowej, sprawdzamy sprawdzamy, czy ta nowa wartość spełnia to nowe jarzmo. Jeżeli tutaj się pojawi błąd, to błąd. Jeżeli się pojawi fałsz, to komunikat jest, że ten te wynikowe, wynikowe jarzmo nie jest spełnione. No, a jeżeli w pozostałym przypadku, no to dostajemy ten, ten nowy kompozyt i to nowe jarzma. I w ten sposób każdej operacji, każdemu konstruktorowi kompozytów możemy przypisać taki konstruktor wartości. No i właśnie tutaj musimy podnieść tą decyzję inżynierską co do tego, w jaki sposób operujemy na jarzmach. To jest przykład zastosowania tej konstrukcji do dzielenia, prawda? Więc mamy jakieś dwie wartości, które mamy podzielić. Sprawdzamy, czy to nie są błędy, potem sp sprawdzamy, czy one się dadzą podzielić. Tutaj stosujemy właśnie tą operację na kompozytach, która sprawdzi, która jest odpowiedzialna za sprawdzenie, czy to są w ogóle liczby, czy je się da podzielić, czy nie będzie za duża. To wszystko jest tutaj. No, i jeżeli tu się nie pojawi błąd, no to potem znowu przyjmuję taką decyzję inżynierską, że jeżeli dwie wartości dzielę, które mają jakieś tam jarzma, no to przyjmuję, że te jarzma po prostu znikają przy tym dzieleniu i że przyjmujemy wartość, która ma to jarzmo stale prawdziwe. Ale oczywiście moglibyśmy przyjąć inną definicję, tutaj akurat przyjąłem dla przykładu taką. No i tak jak padam, tutaj ten, ten, ten konstruktor jest odpowiedzialny za całe e, wykrywanie e, błędów. A, że mam takie pytanie właśnie tutaj odnośnie e, między innymi tej operacji, no bo jeżeli tutaj rzeczywiście zapominamy całkowicie o tych jarzmach, to czy to nam potem nie uniemożliwi jakoś e, e, no dowodzenia jakichś własności tych e, złożeń, tych operacji, no bo jakby wiemy, że na wejściu coś mamy, coś e, potem... Uh, tak dzielimy na przykład, no i jak na wyjściu byśmy chcieli coś udowodnić, co wynika z tych założeń, no to skoro utracimy to jarzmo, to wydaje się, że jakby już nie będziemy w stanie tak naprawdę nic o tym wyniku powiedzieć. Na podstawie jarzma nie, ale kiedy będziemy dowodzić własności programów, czy orzekać o własnościach programów, no to będziemy mieli do tego inny mechanizm mechanizm prewarunków, postwarunków i asercji. I na tej podstawie już będziemy coś mogli powiedzieć, ale ma Pan rację w tym wypadku na podstawie samego Jarzma już nie, ale to jest przykład. Tutaj moglibyśmy się umówić inaczej, no tylko nie bardzo widzę jakiejś e, sensownej propozycji. No mamy liczbę powiedzmy z obszaru e, od, od 0 do 100 i drugą liczbę z obszaru od e, 1000 do dwóch tysięcy, no i dzielimy je. No, psz, można się umówić, w jaki sposób wyliczamy to jarzmo, ale to było, wydaje mi się, trochę... No, nie no chciałem tak, tak. w każdym razie w tym, w tym miejscu się w to wdawać, prawda? To jest jakaś decyzja. No moje pytanie chyba się zrodziło stąd, że y, nie byłem świadom, że jeszcze będzie ten osobny mechanizm. Więc jakby... Tak, tak, będzie mechanizm, to będzie będziemy, jak będziemy mówili o, o własnościach programów, no, te jarzma nam służą właściwie do tego, żeby... Y, Umożliwić programowi generowanie sygnału błędu. Prawda? Ale no oczywiście nie wszystkie sygnały, znaczy sygnały błędu nie będą obejmowały wszystkich sytuacji, które by były, które chcielibyśmy wykluczyć i te, i te właśnie te inne będziemy opisywać prze, przez pre i post warunki programu. No tutaj mamy podobną operację. Związaną z no, dok dokładaniem jakiegoś elementu do listy. W analogiczny sposób tutaj ją definiujemy. Tutaj znowu przyjmuję taką decyzję inżynierską, że jeżeli mamy listę, której elementy spełniają, no, są pewnego typu, prawda? Wszystkie elementy są tego samego typu, a więc spełniają to samo jarzmo. E, no to potem te, te, te wspólne jarzmo wszystkich elementów no, powinno się chyba raczej nie zmienić, ale to też jest decyzja e, czysto inżynierska. E, e, no i przyjmuję tutaj, że będziemy mieli. Że nie będziemy mieli takiego konstruktora, który pozwala, pozwalałby nam podmienić w wartości jej jarzmo. Wydaje mi się, że to byłby dosyć niebezpieczny konstruktor, ale to też tak. Pana decyzja inżynierska mogłaby zrobić tak, a moglibyśmy to równie dobrze zrobić inaczej. No i to jest właściwie ostatnia rzecz, jaką chcę Państwu pokazać. To ta droga, którą żeśmy przeszli. Więc tak, zbudowaliśmy pewną. Algebrę danych, i tu były te podstawowe decyzje, żeśmy podjęli, jakiego rodzaju dane chcemy mieć, i jakie na nich operacje. Potem, żeśmy zbudowali algebrę korpusów, takich struktur finitystycznych, potem, żeśmy zbudowali algebrę kompozytów, które były parami składającymi się z danych i z korpusu. Potem, mając kompozyty, zdefiniowaliśmy algebrę jarzm, które były predykatami na kompozytach. Potem żeśmy zdefiniowali algebrę typów, które były parami składającymi się z korpusu i jarzma. No i potem zbudowaliśmy algebrę wartości. I tutaj podejmowaliśmy w zasadzie te podstawowe decyzje dotyczące tego, jak się będziemy posługiwać później tymi, tymi jarzbami. Teraz to, co nam e, następny krok, o którym będziemy mówili w czwartek, no to jest z tego wszystkiego, odwołując się do tych wszystkich algeb, zburowanie algebry denotacji wyrażeń danologicznych i typologicznych. No, ale to właśnie będą to będzie na następnym wykładzie, i to już nośniki tej algebry. Tutaj są te dwa nośniki wymienione. To będą denotacje wyrażeń danologicznych, które będą funkcjami częściowymi ze stanów wartości, no bo tu mogą być wywoływane procedury funkcyjne i denotacje wyrażeń typologicznych, które będą funkcjami całkowitymi, bo tutaj żadnych procedur, bo, bo tutaj żadnych procedur nie wywołujemy. I one już będą nośnikami przyszłej e, algebry e, denotacji naszego języka. A właściwie wszystkich kolejnych przyszłych algebry denotacji naszego języka. No i tutaj będzie również już ta pełna e, analiza błędów i wykrywanie. I zdążyliśmy, prawie, prawie, zdążyliśmy z tym wszystkim do końca. Jeżeli panowie mają teraz jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem.